swoje zajęcia. Ja również poprowadzę. Ja często robię zajęcia z dzieciakami, takie zapasy na wesoło. Najpierw sobie zrobię, trochę z nimi żartuję, prawda? Potem pokazuję parę ćwiczeń, żeby zrobili, że ja to starszy człowiek pokazuję to idealnie, a oni nie potrafią tego zrobić. W ten sposób buduje się również autorytet, że trener pokazuje elementy, których zawodnik nie jest w stanie zrobić, a potem powolutku zaczyna ich tych elementów uczyć. No żeby już nie przeciągać, ja jestem gaduła, ale o sporcie mógłbym mówić wiele. Tak jak to właśnie było powiedziane przez panią, że trzeba mieć pasję. Jeżeli ktoś ma pasję, że trenerzy mają pasję, to naprawdę będziemy mieli wyniki. Tego byśmy sobie życzyli, bo ambicje mamy ogromne. My Polacy jesteśmy takim narodem bardzo walecznym, ale cóż, jeżeli prawie 40-milionowe państwo przegrywa z tymi małymi państwami, to robi nam się czasami przykro. Dlatego cieszę się, że coś takiego powstaje, bo ja w tej chwili jestem po drugiej stronie. Ja jestem niesamowity kibic. Ja przeżywam to może bardziej niż kto inny, ponieważ ja mam świadomość tego, ile trzeba włożyć wysiłku, żeby wygrać, ale mam świadomość tego, jaka jest przyjemność, jak się stoi na najwyższym stopniu, grają Mazurka Dąbrowskiego, dreszcz przebiega przez całe ciało i to są momenty, które się nie da zamienić na żadne pieniądze. Zgadzam się z Iwonką, że akcje powodują, że ludzie starsi trenują. Ja mam swoje fitness kluby i cieszy mi właśnie to, że starsi ludzie zaczynają przychodzić, dociera do nich świadomość dbania o kulturę własnego ciała. I to jest dobrze. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Oni są przykładem dla młodszych. Jeżeli oni zaczynają ćwiczyć, to i ci młodsi zaczynają ćwiczyć. A jeżeli młodsi zaczynają ćwiczyć, to znaczy, że w przyszłości możemy mieć z nich radość i powody do dumy. Oczywiście trening sam też poprowadzę. Postaram się to zrobić w sposób przede wszystkim zabawny, żeby zainteresować dzieciaków. To wszystko też zależy, kto przyjdzie. Ale na pewno będzie wesoło i będzie sympatycznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.